moja talia, losujemy litery. Twoją literą w dzisiejszym odcinku będzie... Mamy 2 godziny i za 2 godziny się widzimy, nara. Nara. Zjedzone, pierwsza rzecz zaliczona. Bo wiecie, musimy uważać na to, co bierzemy, bo gdybym wziął kebaba, to bym się nim zapchał i nie miał miejsca na inne rzeczy. I tak, będę musiał zjeść wszystkie te liście. No hej, Karol, picie też się liczy. Mam kryzys. Mój pobyt w łazience się delikatnie przedłużył. Nie róbcie takich połączeń, jak ja w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny będziemy ze sobą rywalizowali. I to znowu na 2 kamery. A to dlatego, że osoba, która w dzisiejszym odcinku zje więcej rzeczy na swoją literę, po prostu wygrywa. Ale żeby nie było zbyt łatwo i żeby było ciekawiej, musimy wprowadzić kilka zasad. Po pierwsze, każdy z nas będzie miał tylko 2 godziny na znalezienie, kupienie i zjedzenie jak największej liczby rzeczy na swoją literę. Po drugie, w jednym sklepie możemy kupić maksymalnie 3 rzeczy na naszą literę. Po trzecie, muszą to być jak najbardziej konkretne nazwy, czyli nie możemy, nie wiem, powiedzieć, że jem batona, tylko na przykład jem stickersa. I po czwarte, chyba najważniejsze, żeby mieć zaliczoną daną rzecz i dostać za nią punkt, musimy, słuchajcie, zjeść całą. Mało tego, jeśli coś będzie zapakowane w paczkę, to nie możemy zrobić tak, że wyjmiemy z paczki jedną rzecz i ją zjemy, tylko wtedy, słuchajcie, trzeba zjeść całą paczkę. Zanim jednak zaczniemy jeść, to strzelcie łapkę w górę, jeśli wy też lubicie jedzenie. W sumie kto nie lubi, nie? Ale to dobrze, może dzięki temu będzie pod tym filmem sporo łapek w górę. A poza lajkiem sprawdźcie też koniecznie, jaki kolor ma u was przycisk subskrybuj widoczny na dole pod ekranem obok mojego awatara. I jeśli ten przycisk jest u was czerwony, to koniecznie go kliknijcie, zasubskrybujcie mój kanał i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy nie przegapicie żadnego nowego filmu i pomożecie nam dobić 2 miliony sobą. W ogóle mamy, jak widzicie, 9:29. Natalia głodna? Trochę tak, bo nie jedliśmy śniadania. No właśnie, dlatego nie ma tracić czasu, tylko trzymaj, Natalia, losujemy litery. Twoją literą w dzisiejszym odcinku będzie, uwaga, M. Jak masz problem, Natalia, chyba? Oho, widzowie, patrzcie, jak taka paruje, Natalia, nie myśl nad tym. Nie, no poczekaj, losujemy dla mnie. Moją literą z kolei na cały dzisiejszy odcinek będzie B. Parę rzeczy, wydaje mi się, znajdzie. Zaczniemy pewnie od jakiegoś burgera czy coś. Burger nie może być. Czemu? Może być Big Mac, no bo to tak jak baton. A, bo zbyt ogólne. Ale faktycznie może być Big Mac, dzięki, yeah! Dzięki, Natalia. No dobra, litery wylosowane i wychodzimy z domu, bo no, robię się mega głodny. No dobra, podchodzimy do samochodu i stwierdziliśmy, że żeby było ciekawiej, to pojedziemy do 2 różnych galerii, żebyście, wiecie, no nie oglądali ciągle tego samego. Dobra, Natalia, papa, powodzenia! No, Natalia już ustawiona do swojej galerii, ja teraz jadę do swojej i jak będę na miejscu, zadzwonię, odpalimy czas i zaczniemy rywalizację. Okej, Karol właśnie zostawił mnie pod galerią i sam muszę dojechać do innej galerii, więc mamy chwilę czasu, żeby wymyśleć, co możemy kupić. No dobra, jestem już pod galerią, więc wchodzimy do środka, dzwonimy do Natalii i idziemy coś jeść. Dobra, uwaga, w końcu dzwoni Karol. No hej. No hej, gotowa jesteś? Gotowa. 3, 4. Mamy 2 godziny i za 2 godziny się widzimy. Nara. Nara. Dobra, słuchajcie, czas ruszył, więc idziemy szybko do pierwszej restauracji, bo generalnie możemy dzisiaj iść i do restauracji, i do sklepów, ale zaczniemy od knajpek, bo jak widzicie, mamy tutaj, o, taką oto miejscówkę z kilkoma różnymi. Okej, jak słyszeliście, właśnie czas się rozpoczął, więc idziemy do Rossmana. Na początek, słuchajcie, zaczniemy od KFC, a potem będziemy szli w lewo, bo tu mamy jakieś Nordfisha, potem jakieś azjatyckie. Tam jest gdzieś maczek, więc będziemy przychodzić po kolei i sprawdzali, czy jest coś na literę B. Dobra, dotykamy ekranu, na miejscu wybieramy, okej. I co tutaj KFC ma, czekajcie. Dobra, szukamy rzeczy na M i widzę już pierwszą rzecz, jakimi są mentosy, więc bierzemy je. Mamy też Magic Stars Milky Way, więc bierzemy gwiazdeczki. No i mamy oczywiście też M&M'sy i bierzemy najmniejszą paczkę, żeby jak najmniej się zapchać. Dobra, wpadłam na pomysł, że jednak zamiast mentosów weźmiemy sobie to ciasteczko Milky, bo myślę, że ono będzie ciężej dostępne, a mentosy kupimy sobie w kiosku. Dobra, na bank mamy Bismarta, słuchajcie, na literę B, więc weźmiemy sobie Bismarta ze stripsami. Do niego barbecue, sos barbecue. I na literę B znalazłem jeszcze, słuchajcie, w deserach lody Ben and Jerry's Cookie, proszę bardzo. Okej, jak widzicie, udało nam się kupić 3 rzeczy i jedzenie zaczniemy sobie od Milki, bo jeszcze nie jadą śniadania. A to w sumie można potraktować jako taką babeczkę. Mega dobre to jest, serio, polecam. Dobra, słuchajcie, zamówienie odebrane i o, dostałem coś takiego. Myślałem, że dają w tych kartonach do Bismarta, ale najwyraźniej na miejscu nie. Mamy lody, mamy sos barbecue, no i jemy. Czas na ostatni gryz. Zjedzony, pierwsza rzecz zaliczona. Dobra, uwaga, widzowie. Mamy to. Jak widzicie, Bismarck, czyli stripsy, które to były po szybki zjedzone, więc mamy pierwszą rzecz. Sos barbecue również zjedzony, więc mamy drugi punkt. Teraz chyba czas na M&M'sy. W ogóle jestem bardzo ciekawa, ile rzeczy uda nam się dzisiaj zjeść, bo na razie wszystko, co kupiłam, jest bardzo słodkie. Na trzeci punkt będzie za te oto lody, których jak widzicie nie ma zbyt wiele. O, czekajcie, to szybka. Niektórych nie ma zbyt wiele i... czekajcie, tam jest łyżeczka, żeby je zjeść? Chyba tak. No właśnie, jest patyczek, czyli jakiś Fivehead to zaprojektował, bo już się bałem, że muszę iść z powrotem po łyżeczkę, więc jemy lody i ruszamy dalej.
Proszę bardzo, jak widzicie, sezonem. Więc trzeci punkt mam już na koncie. Okej, zostawiam mi ostatnie dwa elementy. Koniec puste, kolejna rzecz zaliczona. W ogóle minęło już ponad 15 minut, strasznie szybko to leci, ale siedząc tutaj, patrzyłem sobie na ofertę Nordfisha i niestety nic na literkę B tu nie ma. I powiem wam szczerze, że jest już mi tak słodko, a przed nami zostały jeszcze gwiazdeczki Milky Way'a. Dobrze, że z wszystkich tych rzeczy udało się kupić małe paczki, a nie tak jest całkiem sporo tych słodyczy, myślałam, że jest ich mniej w tych paczkach. Za azjatyckim już opadam, więc idziemy dalej, tutaj kebab to chyba też nie. Bo wiecie, musimy uważać na to, co bierzemy, bo gdybym wziął kebaba, to bym się nim zapchał i nie miał miejsca na inne rzeczy. Ale te gwiazdeczki to taki powód do dzieciństwa, uwielbiam je. Papa Diego na literkę B jest tylko burrito i jakiś bowl, ale to wszystko duże, więc też olewamy. W Burger Kingu, słuchajcie, są jakieś burgery na B, ale to jakieś bacon, cheese, whopper, strasznie duże. Jedząc te gwiazdeczki, staram się wymyślić już kolejne rzeczy i wydaje mi się, że teraz pójdziemy do Empika, spróbujemy kupić te mentosy i coś bez czekolady, bo jest już mi tak słodko, że szok. Ale za to w Maku mamy Big Maca, który też jest co prawda całkiem spory, ale już niech będzie, biorę, bo boję się, że przegrywam za talią. Dobra, ostatnia gwiazdeczka. Koniec. Trzecia rzecz zaliczona. W ogóle minęło już prawie pół godziny, więc zmiana planów. Idziemy teraz do McDonald'a, żeby zjeść coś słonego, żeby przełamać ten słodki smak. No dobra, widzowie, mamy Big Maca, który nie wygląda najlepiej i to chyba był błąd, bo jak wiecie, jest no, mega spory. Po drodze zobaczyłem jeszcze Max Burgers, więc najpierw idziemy do Max Burgers. Pojawił się tylko jeden problem, bo nie ma żadnych burgerów ani prawie niczego na M, więc szukam dalej, mam nadzieję, że coś uda się znaleźć. Dobra, uwaga! Zjedzone i mamy 4 punkty. Okej, jedyną rzeczą, którą udało mi się znaleźć na M są marchewki, więc bierzemy je. Jak widzicie, minęło już prawie pół godziny i szczerze nie mam pojęcia kiedy, ale wiem, że musimy przyspieszyć i dlatego idziemy teraz do Carrefoura. Okej, powiem wam, że to jest chyba moje najzdrowsze zamówienie w fast foodzie, bo są to same marchewki bez niczego. Ale żeby nie tracić czasu, to zaczynamy jeść. Pyszna. Są fajne, bo są chrupiące i zimne. Dobra, słuchajcie, od razu przy wejściu znalazłem pierwszą rzecz, którą będzie bazylia. I tak, będę musiał zjeść wszystkie te liście. Dobra, czas na ostatnią marchewkę. I czwarta rzecz zaliczona. Kolejną rzeczą będzie oczywiście banan, a trzecią rzeczą z Carrefoura będzie Bounty. I w ogóle została nam już tylko godzina i 23 minuty, więc szybko biegniemy do Maca. No dobra, zakupy zrobione, mam wszystko spakowane, idę do samochodu, bo muszę zmienić baterię, ale po drodze, żeby nie tracić czasu, zjem już Bounty. Okej, tam w oddali już widać maczka, więc idziemy. No dobra, Bounty jak widzicie sezonę i to oznacza, że mamy już 5 punktów. Okej, szukamy czegoś na M. Mamy Mac Royale i Mac Chicken, ale są duże kanapki, spróbujemy znaleźć coś mniejszego. O, jest McDouble. Bierzemy. Weźmiemy jeszcze 6 Mac Nuggetsów. W ogóle jestem w szoku, że nie ma tutaj majonezu, bo specjalnie nie brałam w Maxie, bo myślałam, że weźmiemy tutaj. Masakra. No dobra, jestem w samochodzie, bateria w aparacie wymieniona, ale czasu jak widzicie, no coraz mniej. W ogóle kupiłem sobie też w Carrefourze wodę, bo pić oczywiście no możemy, ale to się nie wlicza w punkty. Dobra, w międzyczasie kupię w KFC sos majonezowy, czyli jest to majonez i nic więcej tutaj nie bierzemy, bo już i tak nie będę miała miejsca na fast foody. I chyba czas zająć się tą bazylią, bo powiem wam, że tak pachnie, że no chcę mieć to już z głowy. Ale zanim widzowie zaczną mieć bazylię, to pamiętajcie, że trzeba dezynfekować rączki po galerii, w ogóle po takich miejscach. I on w sumie też przydałoby się umyć albo jakoś zdezynfekować, ale no trudno. Mamy McDouble, Mac Nuggetsy, coś śmietanowe, ale to oczywiście się nie liczy, no i majonez KFC. Majonez zjemy sobie razem z Mac Nuggetsami, ale zaczniemy sobie od McDouble, bo nigdy go nie jadłam. Dobra, widzowie, jemy! Szczerze? Całkiem spoko, ja lubię bazylię. Co prawda nigdy w życiu no nie jadłem tak o, po prostu samych liści, ale jest spoko, ale zobaczymy jak będzie, jak zjem całą. W sumie mega spoko, bo ta kanapka jest o wiele mniejsza od Mac Chickena i Mac Royale, więc w sumie nam się sprawdziło. Nawet spoko, chociaż dużo mięsa ma, bo mam podwójne. I całe szczęście nie jest to znowu coś słodkiego. Kurde, powiem wam, że im dalej, tym coraz gorsza ona się robi, ale jak popijam, to jeszcze nie ma tragedii. Dobra, połowa kanapki już za mną. I chyba muszę zmienić taktykę. Urwę sobie dużo liści, wezmę je po prostu na raz i popiję, nie? Dobra, i czas na ostatni gryz. Zaliczone. Dobra, uwaga, mamy tutaj kilkanaście, myślę, liści. Nie no, wiecie co, bazylia jednak smakuje dużo lepiej w czymś, jako przyprawa, a nie tak o, zwykła. A więc teraz przyszedł czas na te Mac Nuggetsy z sosem majonezowym. I całkiem sporo ich, nie mam już powoli miejsca. Dobra, widzowie, zjadłem już sporo, zostało mi tyle. Tych gałązek oczywiście jeść nie będę, staram się jeść te wszystkie największe liście. No jeszcze trochę mi ich tutaj zostało, ale już chyba bliżej niż dalej. Okej, właśnie mi trzeciego nuggetsa, więc jak go zjem, to połowa będzie już za mną. Powinno być już z górki. No dobra, widzowie,
Wydaje mi się, że... Możemy uznać, że bazylia sezonowa, bo jak widzicie, stały gałązki, zostały jeszcze jakieś takie, o, pojedyncze małe listki, ale... No te wszystkie, wiecie, największe, które zawsze się używa, zjadłem, więc mamy kolejny punkt. Dobra, czas na ostatniego McNuggetsa. I tak się nimi zapchałam, że... Ciężko będzie zjeść cokolwiek innego. Ale to niestety jeszcze nie koniec, dlatego że musimy zjeść banana. I szczerze, mega się boję tego połączenia. Dobra, oficjalnie McNuggetsy całe zjedzone, sos majonezowy zjedzony, więc mamy zaliczone kolejne dwie rzeczy. No i nic, widzowie, banan obrany i tego się nie robi dla zwycięstwa, nie? Dobra, teraz serio nadszedł czas na Empik i spróbuję znaleźć coś tam do pizza na M, bo chce mi się strasznie pić. No dobra, bananik zjedzony, więc mamy zaliczony kolejny punkcik. Ale mamy też, jak widzicie, prawie godzinę za sobą, więc nie tracimy czasu, tylko idziemy szukać kolejnych stepów i kolejnych rzeczy na literę B. Aktualnie na liczniku mam już 7 rzeczy i powiem wam, że jest mega ciężko. Została jeszcze godzina czasu, więc spróbuję coś jeszcze w siebie wcisnąć, ale nie wiem, jak będzie dalej. Dobra, tym razem idziemy do cukierni, zobaczymy, czy coś jest. Razem w cukierni jedną rzecz, ale była kolejka, więc pójdziemy tam potem, a póki co wchodzimy po coś do Rossmana. Okej, okay, jest Empik, wchodzimy. Właśnie doszłam do napoju, patrzcie, co znalazłam. Mirinda, jedna ostatnia, bierzemy. Czekam jeszcze innych rzeczy, więc udało mi się znaleźć to małą, ale jest ono tak olbrzymie, że z niego rezygnujemy. Okej, okay, jak widzicie, na M udało się kupić mirindę do picia i w ogóle zapomniałam o istnieniu tego napoju. Tak dawno już go nie piją, że szok, ale i smak w ogóle się nie zmienił. Tylko żeby to zaliczyć, musimy wypić całe te pół litra. Okej, okay, tak sobie właśnie przed chwilą uświadomiłam, że pijąc to picie, nie ustaliśmy wczoraj z Karolem, czy picie też się liczy w tym challenge'u, więc zaraz do niego zadzwonię i zobaczymy. No hej Karol, picie też się liczy, bo wczoraj nie ustaliliśmy, a ja kupiłam. Ja nic nie kupowałem, ale dobra, już niech będzie. Bo ja już kupiłam i wypiłam prawie całe. Dobra, to niech będzie, to będę przegarnę. To może każdy może kupić po jednym piciu, ustalmy tak. Dobra, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, wszedłem z Osmana i jak widzicie na literkę B mamy Be Ready od Nutelli. Mamy też Be Row, tak się ten baton nazywa. To jest chyba, nie wiem, Chorakowski czy kogoś. I jak słyszeliście, ustaliliśmy zatem, że możemy wziąć jedno picie, które się zaliczy. No i wziąłem energetyka, Black Energy. Ale póki co nie będę tracił czasu, żeby to jeść, tylko pochodzę po sklepach, pokupuję, a potem na koniec spróbujemy wszystko zjeść na raz. No i dobra, do wypicia został mi ostatni łyczek, więc uwaga. Puste, więc zaliczone. Kurde, słuchajcie, tutaj obok jest piekarnia, ale są, jak widzicie, bułka Fitness Light, ale to chyba nie jest na B, nie? Bo to jest raczej, wiecie, Fitness Light nazwa, a nie bułka, bo bułka to kategoria. Więc niestety musimy tę piekarnię zostawić i szukać czegoś dalej. No dobra, wchodzimy, idziemy szukać czegoś najmniejszego. O, ale tu mamy, słuchajcie, Candy Shop, tam może coś być. Okej, szukamy czegoś na słonych przekąskach, może uda się coś tutaj znaleźć. O, takie delikatne oblaty bym sobie zjadła, niestety są na O, a nie na M. Okej, tutaj też mam małą, ale też są mega duże, więc szukamy dalej. Kurde, przyszedłem z tego Candy Shopu i widzowie, jest masakra, tam też nic nie było, były tylko te, wiecie, fasolki. Bean Bozel czy coś takiego, ale no one są dobre i niedobre i boję się, żebym się pożygał, więc szukamy czegoś dalej. Dobra, znalazłam taką mambę i mentosy, więc to są dwie rzeczy, które bierzemy, bo niestety na więcej nie mam już miejsca. Dobra, słuchajcie, wejdziemy do Intersportu, zobaczymy, czy jest coś dla sportowców, a potem pójdziemy do Grycana. Mam kryzys. Serio, jestem tak objedzona, jest mi tak niedobrze. Serio, to są ostatnie rzeczy, które uda mi się wcisnąć. Teraz jedyne, o czym marzę, to o tym, żeby się położyć na łóżku i serio nic nie robić, bo nie mam siły się ruszać. No niestety nic na betu nie ma. Dzień dobry. To brownie jedno poproszę na miejscu. Dobra widzowie, jak widzicie, mamy brownie. No co prawda za brownie zbytnio nie przypadam, ale muszę już się zjeść, bo jak widzieliście, jest problem, żeby znaleźć cokolwiek na B. Spróbuję sobie powoli zjeść mambę, bo wydaje mi się, że z nią będzie delikatnie łatwiej. Okej, czas na pierwszą mambę. I po tej zostanie mi jeszcze 5, bo patrz, jest ich 6. Będzie widzowie ciężko, bo wziąłem jakieś 2 widelce. Niestety czuję się już pełny, a no jest zasada, że trzeba zjeść całe. Okej, no całe szczęście dosyć szybko się je, więc czas na drugą. Dobra, słuchajcie, zjadłem tyle brownie, jeszcze trochę mi zostało, ale muszę to popić, więc otworzę energetyka i ja czuję, widzowie, że dzisiaj będzie ciężkie popołudnie. Czas na trzecią. Mam nadzieję, że uda się zdążyć. Brownie z blackiem, bo ja mam idealne połączenie. Dobra, zostaje mi jeszcze 3, więc powinno się udać. Właśnie mam już 4. Dobra, słuchajcie. Jak widzicie, został mi ostatni kawałek brownie, uwaga. Ale już mi nie smakuje. No ale nic, brownie oficjalnie zjedzone. Teraz coś z tego muszę to robić. Proszę bardzo, cały black wypity i mam dosyć. W ogóle zostało, jak widzicie, 22 minuty i mam jeszcze, jak widzicie, te dwie rzeczy z Rossmana. I spróbuję zaraz zjeść się w samochodzie, ale zanim to muszę zajść do toalety. No i dobra, czas na ostatnią 6. No i jak to zjem, to mama będzie zaliczona. Okej, mamy zjedzone, więc mamy 9 rzecz zaliczoną i to niestety jest już koniec.
nie mam już miejsca na nic więcej, nie chcę już siebie wciskać, bo już i tak bardzo źle się czuję. Więc teraz czekamy tylko na telefon od Karola, że jest już koniec czasu i zobaczymy, ile on zjadł. Mam nadzieję, że mniej. A do końca zostało 15 minut. No dobra, widzowie, mój pobyt w łazience się delikatnie przedłużył. Nie róbcie takich połączeń jak ja w dzisiejszym odcinku. I jak widzicie, zostało tylko 7 minut i 18 sekund, więc lecę szybko do samochodu i mam nadzieję, że zdążę zjeść to, co mi zostało. No dobra, jestem w samochodzie i do jedzenia zostały mi te dwie rzeczy. Z tym będzie zdecydowanie łatwiej, więc zaczniemy sobie od tego kokosowego batonika. Niezły. Dobra, słuchajcie, muszę popić batonika i szybko brać się za to. I jak widzicie, mamy minutę 20, widzowie, nie wiem, czy zdążę to zjeść, ale spróbujemy. Ile tego jest? Uwaga. Kurde, są dwa. Tak to wygląda, okej. Są dwa pojedyncze, ale nie no, muszę zjeść całą paczkę, nie? To chyba nie jest już takie złe. Chodzi szybko. 27 sekund. Nie zdążę chyba. Okej, 3 sekundy do końca, 2, 1, 0, koniec. Kurde, mam nadzieję, widzowie, że nawet bez tego zdobyłem więcej punktów niż Natalia. Ale czy tak jest, zaraz się okaże. Oho, uwaga. Halo, wiesz, że już koniec? Wiem, ostatnią rzecz jadłem, ale nie zdążyłem do końca. Ile masz rzeczy? Nie powiem ci, porównamy jak się spotkamy, dobra? Jadę po ciebie. Dobra, to hej, mam nadzieję, że mam mniej. Dobra, słuchajcie, jadę po Natalii, jak będziemy obok siebie, to porównamy, kto ile miał punktów. No dobra, wróciliśmy do domu i Natalia, jak tam? Już trochę lepiej. Nie o to mi Natalia chodzi, tylko o to, jak się czujesz, że przegrałaś, dlatego że z naszych obliczeń wynika, że miałaś ile? 9? 9 rzeczy. A ja 10. Ja miałam mentosy i już nie dałam rady ich zjeść. Po prostu ja miałam do końca jeszcze 15 minut, ale już nie miałam miejsca. A, widzisz. W takim razie, widzowie, oficjalnie wygrałem. Nie trzeba gratulować, Natalia, pewnie. Ja nie ma problemu, już. Nie ma problemu. Na tym, słuchajcie, kończymy, idziemy odpoczywać. I możecie pisać, jakie chcielibyście zobaczyć odcinki, gdzie rywalizujemy ze sobą. O, na przykład, piszcie w komentarzach, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się i merry!